Wałęsa nie był związkowcem. Wałęsa w największej pogardzie miał ludzi biednych, no biednych konkretnie. I był jakby zafascynowany siłą. No więc trudno, żeby taki człowiek narażał się w imieniu kolegów, prawda, którymi pogardzał. Teraz by pałował, prawda. Czy pan już w 81 roku też domyślał się, że Lech Wałęsa to jest agent TW Bolek? Trzeciego dnia strajku już nie miałem wątpliwości. Głównie na podstawie tego, co mówił publicznie. To, co mówił publicznie, jednoznacznie wskazywało kolejne jego wystąpienia, tylko potwierdzały to, że działa na rzecz przeciwnika. I jeżeli się mówi, że Wałęsa był fatalnym prezydentem, ale bardzo dobrym przewodniczącym Solidarności, uważam, że jest odwrotnie. Był znacznie gorszym przewodniczącym Solidarności niż prezydentem. Skąd się wziął Borusewicz jako wielki admirator i podpórka Wałęsy? To jest tak jak w czasie naszej dyskusji w Senacie. No powiedziałem, że to się kiedyś wyjaśni. Kiszczak kiedyś powiedział, że ma dokumenty na 100 osób z czołówki politycznej, co spowoduje polityczne trzęsienie ziemi, może to ujawnić. No i być może miał to w domu. Teraz jest kwestia, czy IPN to ujawni. Dlaczego akurat wyszło to teraz i czy IPN próbuje ugrać coś w tej sytuacji? Czemu też postąpiono tak akurat głośno? Zmieniła się sytuacja. No ja byłem w kolegium przez kadencję. I cały czas było zagrożenie, że jeżeli IPN się wychyli niewłaściwie, to mu obetną budżet, a to spowoduje zwolnienie na przykład kilkudziesięciu pracowników. Czy w tym momencie, kiedy było śledztwo, nie istniała możliwość prawna, żeby policja, prokuratura weszły do niego do domu i zabezpieczyły dokumenty? Myślę, że było to oczywiście możliwe.